Mam tutaj magnetofon DAT firmy Sony. Jest to DTC690. Usterka w tym magnetofonie polega na tym, że magnetofon, choć przyjmie kasetę, nie chce jej rozpoznać ani odtwarzać. Teraz jest nawet problem z ponownym otworzeniem kieszeni i wypluciem taśmy. Mechanizm DATA wygląda tak w środku. Jego działanie jest podobne do odtwarzacza VHS-u. Mamy głowicę, która porusza się ukośnie względem taśmy i zapisuje z wielką prędkością dźwięk na tej taśmie. Spróbujmy jeszcze raz zamknąć. No, tym razem się udało. I wciskamy play. Ale niestety, jak widać, no, taśma się nie porusza, mimo że jest play. Znowu nie reaguje na żaden z klawiszy. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to nieprawidłowe napięcie zasilania. Tam mamy zasilacz. Ale będziemy musieli się tej sprawie przyjrzeć dokładnie. Być może jeszcze problem znajduje się tutaj. Tutaj jest wzmacniacz odczytu i nie pracuje on prawidłowo, w związku z tym blokuje się magnetofon. Sam wzmacniacz znajduje się w takiej właśnie oto puszeczce. Najczęstszym problemem w tego typu urządzeniach są kondensatory elektrolityczne, gdzie to są kondensatory typu SMD, gdzie trzeba sprawdzić je. Profilaktycznie możemy je wymienić i wymienimy je na kondensatory THT. Będzie trzeba tylko je odpowiednio przystosować. I tak ten wzmacniacz odczytu wygląda w środku. Wymontowałem jeden z kondensatorów 4,7 mikro i go sprawdzimy. No, trzeba go wymienić. Kondensator mieści się, ale będzie trzeba ten ekran od dołu wyposażyć w jakąś izolację. Kolejny z kondensatorów tutaj, 22 mikro, jest w mierniku. No, dla niego ESR powinien wynosić około 1,5 ohma. Jak widzimy, 11 ohmów. Wymieniamy wszystkie 22 mikro. Kondensatory wymieniłem. I przyznam wam się szczerze, że gdyby to nie był mój magnetofon, to bym tego nie robił. Po prostu tych drobnych elementów nie widzę. Ale udało się. Zaraz to wmontuję i sprawdzę, czy będzie działać. Tak działa otwieranie taśmy. Instrukcja serwisowa tłumaczy nam krok po kroku, jak rozebrać mechanizm. Tutaj mamy płytkę od silników napędu. To jest kawałek napędu. I tutaj mam kondensator, który wymontowałem stąd. Proszę bardzo. ESR za duży. 10 mikro na 16 V. Też ma ten ESR za duży.
Praktycznie w tym magnetofonie wszystkie kondensatory prawdopodobnie będą do wymiany. Jeszcze sprawdzę coś na płycie głównej i ewentualnie wezmę się za pracę z wymianą kondensatorów. To jest trzeci z kondensatorów na tej płytce, 220 mikro. I też widzę, że nie jest w najlepszej kondycji. Chociaż ten jeszcze by uszedł, ale jak wymieniamy, to wymieniamy. No i sukces. Po tych drobnych wymianach i rozebraniu całkowicie mechanizmu i złożeniu go, DAD ruszył. Dobra. Cieszy mnie, że działa. Wymontowałem jeden z kondensatorów w zasilaczu. Z 1000 mikro na 25 V. Powinien mieć niż 0,09 Ohma, a mamy 0,49 Ohma. Też widzę, czy pojemność jest mniejsza. No cóż. Będzie mnie czekał zakup kondensatorów i wymiana tych ważniejszych. Wymontowałem jeden z kondensatorów Stereo Audio 100 mikro na 16 V. 0,6 teoretycznie powinien mieć ESR. Ten był 0,7, on jest tutaj stąd. No coś czuję, że po prostu będzie trzeba kupić komplet kondensatorów i rozprawić się z tą płytką i powymieniać to wszystko. Kolejna zmora tego magnetofonu to ogromna liczba zimnych lutów i potencjometr od regulacji poziomu nagrywania w położeniu minimalnym ma 0,83 Ohma. I tu mamy też niespodziankę. Dziękuję za obejrzenie tego krótkiego odcinka. Nie chciałem tłumaczyć, jak DAD działa, ponieważ jest w sieci film po polsku, który tłumaczy lepiej, jeżeli ja potrafię to zrobić, jak DAD działa. W związku z tym opis sposobu działania DAD-a znajdziecie na kanale Reduktora Szumu, odcinek 136. No, magnetofon bardzo ładnie działa. Nawet coś tam gra. Słuchawki. Nie puszczę wam muzyki z DAD-a, bo to co mam ponagrywane, to mnie znowu ktoś ścigał za prawa autorskie. A tam takie brzęczenie, to wiecie. Nikt się nie domyśla nawet, co to gra. Do następnego razu.